Dzisiejszy wpis chciałbym poświęcić książce Jacka Gopadera Długi film o miłości, którą niedawno przeczytałem. Książka niezwykła. Autor, którego nie trzeba przedstawiać. I temat też niezwykle jeszcze aktualny. Pokrótce, o czym jest książka, jak się zaczyna, jak ten reportaż się rozwija. Więc w 2013 roku, na początku 2013 roku, ruszyła wyprawa na Broad Peak, w której brało udział 4 himalaistów i 2 kierowników wyprawy. Jak pewnie wszyscy pamiętamy, 5 marca następuje atak szczytowy. Ginie 2 z 4 himalaistów, 2 wraca do bazy. Dużo kontrowersji związanych z tą sytuacją, dużo niewyjaśnionych momentów, ból, ciągłe media, które analizują i śledzą wydarzenia po powrocie do Polski. No i na początku czerwca rusza wyprawa brata jednego z zaginionych himalaistów, nomen omen też Jacka Berbeki, w której to udział bierze też Jacek Gopader, bardzo mocno prosząc i nalegając, żeby mógł zostać włączony do ekipy, sam pokryje koszty, chciałby poznać ten temat, zrozumieć tragedię i ją opisać. I tam rusza właśnie z bratem zaginionego, 2 himalajstami zawodowymi, rodziną Tomka Kowalskiego. Cel jest jeden, pochować tych 2 himalajstów, odnaleźć ich, odnaleźć ciała i pochować ich na górze albo w szczelinie, albo sprowadzić na dół, jeżeli to będzie możliwe. To jest takie niesamowitego w książce Hugo Badera. Na pewno na początku to, co przygniata i zwraca uwagę, to świetny styl, jakim napisany jest ten reportaż. Napięcie, które jest stopniowane. Postaci, które są wprowadzane do książki, do historii. Rzeczywiście to powoduje, że czyta się tę książkę jednym tchem. Ja do niej coraz wracałem, chciałem ją dokończyć, chciałem czytać dalej w momentach, w których nie mogłem, coraz tym myślałem, co się może stać dalej, jak to dalej ta historia będzie poprowadzana. Więc to jest na pewno bardzo przyjemne dla czytelnika, jako element poprawiający czytanie i przyjemność czytania książki. Co bardzo ważne, kolejnym bardzo ważnym elementem, który Hugo Bader wprowadza znakomicie, jest wielowątkowość. To nie tylko jedna tragedia w górach. To nie tylko jeden wypadek, historia nieudanej wyprawy zimowej na Broad Peak. To bardzo wiele złożonych warstw, złożonych kontekstów, które Hugo Bader naprawdę z ogromnym mistrzostwem potrafi przedstawić. I tak pierwszą warstwą taką, którą Hugo Bader pokazuje, pierwszym wymiarem jest miłość, która jest tytułowym słowem z książki. Miłość do gór, miłość tych ludzi, którzy są po górach. Miłość, która jest tak głęboka i tak silna, że ci ludzie poświęcają swoje życie dla gór. Poświęcają rodziny, pracę. Bardzo często, bardzo wiele dopłacąc. No i finalnie poświęcając życie. Czyli ta miłość taka, która może też przechodzić w miłość obsesyjną, w miłość niezdrową. Tu Bader to też bardzo ładnie pokazuje. Bez jakiejkolwiek oceny, pokazuje tylko pewne postawy ludzi, sam wycofuje się, nie ocenia, nie próbuje dociekać motywów. Tu też oczywiście pojawia się znane powiedzenie, czy odpowiedź Messnera, który zapytany, czy mówić po górach, powiedział, bo są. I tak też Hugo Bader zostawia bez komentarza. Miłość do gór, ale także miłość do siebie. Ten egocentryzm, ta chęć bycia pierwszym, chęć zdobycia czegoś, czego nie zdobył nikt jeszcze wcześniej. Chęć udowodnienia sobie, udowodnienia innym. I tu rzeczywiście zostaje taki wniosek, że to w momencie, w którym jest zbyt wiele tej miłości do siebie, to ona jest destrukcyjna. To właśnie wtedy mogą następować wypadki, mogą się też wypadki, może powodować to śmierć, nie tylko swoją, ale też jeszcze innych osób w zespole. Więc ta warstwa, czy ten wymiar miłości jest tutaj bardzo mocno zaznaczony. Miłość też rodzin do tych himalaistów pokazuje autor, jak rodziny reagują, jak matki opowiadają, żony,
o pasjach, o miłości swoich członków rodziny, które zostawiają je ci członkowie zostawiają je na kilka miesięcy same w domu z skąpymi informacjami. Więc ta miłość też nie tylko samych ludzi biorących udział, ale też ludzi towarzyszących, rodzin. O czym jeszcze pisze Bader w swoim reportażu, jaki jest jeszcze kolejna warstwa i wątek, to nienawiść, która rodzi się bardzo często między himalajstami, między różnymi odłamami jakichś szkół, podejść, spojrzeń na himalajzm. I to jest trochę smutne, bo wydawałoby się nam, że te góry, romantyczna idea wspinania się, zdobywania szczytów łączy ludzi, ale no niestety, tak jak wielokrotnie w różnych innych środowiskach, to środowisko jest też bardzo poróżnione, jest tam bardzo dużo nienawiści między niektórymi himalajstami, to też właśnie widać między innymi między Jackiem Berbeką a Arturem Heiserem, ale to sobie możecie doczytać w tekście. O czym jeszcze Hugo Bader pisze? No pisze oczywiście o tej złotej erze polskiego himalajzmu, czyli latach 70., 80., momencie, w którym narodził się himalajzm polski, szczególnie z taką niszą zimowych wejść, gdzie Polacy mogli bardzo wiele osiągnąć, mogli jeszcze bardzo wiele rzeczy udowodnić, taki był cel. Zostali wtedy nazwani Ice Warriors, rzeczywiście dominowali w tym aspekcie, stąd się wyrodziło bardzo znanych kilku himalajstów, którzy swoimi nazwiskami później firmowali wyprawy, całe programy wypraw. O tym też pisze Jacek Hugo Bader. To oczywiście przekłada się też na pewną różnicę pokoleń między starszymi himalajstami i młodszymi. Maciek Berbeka, jeden z uczestników wyprawy zimowej na Broad Peak, był właśnie przedstawicielem tej starszej ekipy. I widać mniej więcej różnicę też, która wpływa na zachowanie w górach, na pewne postrzeganie moralności, postrzeganie innych, postrzeganie zespołu. To też możecie sobie doczytać, jak to opisuje autor, opisuje to świetnie. Bardzo dużo też informacji, ciekawych informacji autor musiał zdobyć, musiał się przygotować z zakresu fizjologii, a szczególnie fizjologii zachowania ciała na ekstremalnych wysokościach, więc podaje różne ciekawostki, podaje różne schorzenia, opisuje, jak zachowuje się ciało w momencie ekstremalnego wycieńczenia, ekstremalnej wysokości, ciśnienia, małej ilości tlenu i tak dalej, tak mózg działa. Dla przykładu podaje sytuację, w której Adam Małek, czyli jeden z himalajstów, wymieniał baterię w czołówce 40 minut. Bader pisze, że mu zajęło to 10 sekund na nizinach, więc to też pokazuje, jak to jest niesamowicie ciężkie, są nawet bardzo proste czynności na ekstremalnej wysokości. Kolejny bardzo ciekawy, taka warstwa wokół tej tragedii, to jest też taka wszechobecna śmierć w Himalajach, w górach Karakorum tak naprawdę, bo Broad Peak jest w Karakorum. Też oczywiście opisane różnice między Karakorum a Himalajami, ale to zostawiam Wam do czytania. Ta śmierć wszechobecna, która tak naprawdę już przez tych ludzi chodzących czy będących zawodowymi himalajstami jest niedostrzegana, ona jest brana pod uwagę, ona jest wliczana w koszty. To jest też takie zderzenie ciekawe właśnie rodziny Tomka i himalajstów. Mama Tomka i narzeczona Tomka oczywiście cały czas odczuwają ten żałobę, ból, gdzie już zawodowi himalajstów trudno, tak sobie chcą góry. Tak? To w góry się chodzi, w górach się ginie, jest to związane z wyjściem. Jest to ryzyko, które trzeba wliczyć wychodząc z wysokiej góry, szczególnie zimą. Co jeszcze takiego ciekawego i też smutnego, to właśnie a propos tego środowiska himalajstów podzielonego, rzeczywiście ewidentnie dwa jakby pokolenia himalajstów, czyli to stare pokolenie, stara szkoła, kontra to młodzi himalaiści. Samo to pokolenie tych himalajstów, gigantów, które jest podzielone, które nie do końca się lubi, które ma animozję między sobą. Też to troszkę pozostawia pewien niesmak w sytuacji takiej, że rzeczywiście wydaje się, że góry, że ten cel jest ważniejszy niż jakiekolwiek prywatne przyjaźnie czy wrogości. No i ciekawym jeszcze zabiegiem autora jest wplecenie wypowiedzi internautów, jakby takie dopełnienie tego, jak to widzieli przeciętni ludzie, czyli ktoś taki jak ja. Jak on to rozumiał, jak on to komentował.
jak podchodził, jak ferował wyroki bardzo szybko, jak bardzo szybko oskarżał, nie mając najmniejszego pojęcia o tym, jak się zachowuje ciało na tej wysokości, jak się zachowują ludzie, jak wygląda taka etyka himalaisty, jak wygląda taki kodeks niepisany himalaistów. Także książka jest znakomita. Tych poziomów jest jeszcze pewnie kilkadziesiąt, których ja nie wyłapałem, ale naprawdę polecam Wam. Książka jest świetnie napisana, świetnie się ją czyta, daje mnóstwo informacji, nawet jeżeli interesowałeś się tą sprawą, to daje Wam bardzo dużo informacji, kontekstów, historii, chociażby sytuacji takiej, że nie pomaga się już nikomu powyżej granicy śmierci, czyli powyżej 7,5 tysiąca metrów nad poziomem morza, to Hugo Bader znajduje kilka sytuacji w historii, w której i Polacy, i zagraniczni Chimesi pomogli kogoś sprowadzić, pomogli kogoś znieść, także nigdy nie można tutaj podczas tej książki być przekonanym, że tak, to już jest taka wersja wydarzeń i ja już wiem, jak to wyglądało. Ja już feruję swój własny wyrok, czy już mniej więcej wiem, kto zawinił, kto nie zawinił. Nie, bo za chwilę Hugo Bader pokaże Wam zupełnie obraz z drugiej strony, obróci sytuację, zobaczcie to z zupełnie innej perspektywy. Także genialna książka, szczerze polecam wszystkim, którzy nawet nie są zainteresowani górami, Himalajami, żeby zobaczyli, jaki to jest świat, jakie to jest niesamowite osiągnięcie, jakie to jest trudne osiągnięcie. Samo to, że na Księżycu było więcej ludzi niż zimą na Mount Everestie, sprawia, że daje nam to pewien sposób postrzegania gór, Himalajów, Karakorum. Co ciekawego, jeszcze sam koniec odnośnie tej książki. Sam Bader powiedział, że nauczył się bardzo dużo pokory, że to była dla niego największa lekcja pokory. Może rzeczywiście tak, ponieważ przed samym wyjazdem napisał, czy udzielił w wywiadzie informacji, że nikt takiej książki nie napisał, więc ja ją napiszę. I tu rzeczywiście trochę też może pokazuje tej miłości do siebie, tego chęci udowodnienia, że też pokaże pewne Himalaje reportażu, co rzeczywiście mu się udało i naprawdę polecam. Świetna książka i życzę Wam tak samo dużo przyjemności, jak i ja miałem.